Petronas Towers, Kuala Lumpur, Wyspy, Borneo, Nosacze i nieśmiertelny rarytas Nazi Lemak. Już wiesz, o jakim kraju fakty poznasz za chwilę? Oczywiście jest to Malezja. A oto 18 faktów na temat tego kraju, edycja podstawowa. Zapraszam. Oficjalna nazwa Malezji to Malezja. Po prostu. Jej ustrój to federalna monarchia konstytucyjna. Walutą Malezji jest ringgit. Jest to waluta o kursie bardzo zbliżonym do polskiego złotego. 1 złoty polski wymienić można średnio na około 1,1 ringgita malezyjskiego. Na awersie banknotów malezyjskich o wszystkich nominałach widnieje portret pierwszego władcy Malezji po uzyskaniu przez kraj niepodległości od Wielkiej Brytanii, jego wysokości Abdulla Rahmana. Powierzchnia Malezji to 330 803 km², czyli około 1,1 raza więcej niż powierzchnia Polski. Malezja jako kraj znajduje się nie tylko na Półwyspie Malezyjskim, ale należy do niej też spora część wyspy Borneo, na której spotkać możecie takich mieszkańców jak orangutany i nosacze sundajskie. Pewnie będzie to dla Ciebie zaskoczeniem, lecz zwierzęciem narodowym kraju nie jest nosacz sundajski. Jest nim malezyjski tygrys. Według szacunkowych danych Departamentu Statystyk Malezji, kraj zamieszkuje obecnie 32,7 miliona ludzi. Jest to o około 15% mniej niż wynosi populacja Polski. Stolicą Malezji jest Kuala Lumpur. Nazwa miasta znaczy tyle, co błotniste ujście. Miasto zamieszkuje mniej więcej tyle samo osób, co stolicę Polski, Warszawę. Jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę cały obszar metropolitalny Doliny Klang, której Kuala Lumpur jest centrum, liczba ludności wynosi już ponad 8 milionów ludzi. Malezja ma również drugą stolicę, administracyjną i sądowniczą. Jest to leżące obok Kuala Lumpur miasto Putrajaya. Część ośrodków władzy przeniesiono właśnie tam, aby odciążyć nieco wiecznie zatłoczoną stolicę. Na fladze Malezji widnieje 14 równych pasów reprezentujących 13 stanów kraju o równym statusie. O jeden za dużo, prawda? 14 pas to pozostałość po obecności Singapuru w Federacji Malezyjskiej. Mimo iż stan ten został z Unii wydalony w 1965 roku i stał się niepodległym państwem, flaga pozostała niezmieniona. Flaga Malezji nazywana jest pasami chwały. Oprócz wspomnianych 14 pasów, widnieje na niej 14-ramienna gwiazda, symbolizująca jedność stanów federacji. Półksiężyc to symbol islamu, religii państwowej kraju, niebieski prostokąt wyraża jedność Malezyjczyków, natomiast żółty kolor gwiazdy i półksiężyca jest kolorem władców kraju. Władca Malezji wybierany jest na 5-letnią kadencję przez Radę Władców. Obecnym królem Malezji jest jego wysokość król Abdullah. Religią państwową Malezji jest islam. Obecnie 61,3% Malezyjczyków wyznaje tę właśnie religię. Dalej plasują się buddyzm, wyznawany przez 19,8% mieszkańców kraju oraz religie chrześcijańskie, wyznawane przez 9,2% Malezyjczyków. Najsłynniejszy budynek Malezji to znane pewnie każdemu Petronas Twin Towers. Dwie wieże o wysokości 452 metrów, które do 2004 roku były najwyższe na świecie. Zostały pobite dopiero przez tajwańskie Taipei 101. W jednej z wież mieszczą się biura malezyjskiego koncernu naftowego i gazowego, firmy Petronas. Co za przypadek? Malezja leży w równikowej strefie klimatycznej, lecz warunki klimatyczne na Półwyspie Malajskim różnią się od tych we wschodniej części kraju. Na pogodę na Półwyspie wpływają wiatry wiejące od strony Azji kontynentalnej, natomiast wschodnia część Malezji, leżąca na wyspie Borneo i po mniejszych wyspach, znajduje się pod wpływem prądów powietrznych z nadmorza. Kiedy jechać do Malezji? Kuala Lumpur i Penang najlepiej zwiedzać w styczniu, lutym oraz od maja do września, aby ograniczyć szansę trafienia na dni deszczowe. Ten drugi termin jest też najlepszym czasem na zwiedzanie Borneo. W Malezji, jako byłej kolonii brytyjskiej, obowiązuje ruch lewostronny. Narodową potrawą malezyjską jest Nasi Lemak, czyli ryż z dodatkiem mleka kokosowego oraz liści pandanu. Może być podawany z grillowanym kurczakiem. Takie są podstawowe fakty na temat Malezji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zadaj pytanie w komentarzu, a na pewno na nie odpowiemy. Nie zapomnij również zasubskrybować kanał OK Azja, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na temat Azji. Dzięki i do zobaczenia w Azji!